Witam Was bardzo serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Agnieszka Konieczna, właścicielka pracowni projektowej Ambient Interior Design. Agnieszko, bardzo dziękuję Ci za to, że przyjęłaś zaproszenie. No i opowiedz nam. Dziękuję, dzisiaj że nie zaprosiłeś. O, słuchaj, sama przyjemność. I że opowiesz nam dzisiaj o tym, czego homestagerka może się nauczyć od projektantki. Myślę, że fajny temat, ale zanim przejdziemy do konkretów, to też nam powiedz coś więcej o sobie. Ja tylko powiem, że, że to Klaudia wymyśliła temat, bo ja bym nie miała odwagi, żeby powiedzieć, że możecie się, się ode mnie uczyć. Bo ja jestem tego niezłego do no. W każdym razie nazywam się Agnieszka Konieczna i oprócz tego, że od paru lat prowadzę własną pracownię projektowania wnętrz, to od kilku miesięcy zajmuję się treściami dla architektów wnętrz i branż pokrewnych, takich na przykład jak homestagerki. Um, tworzę dla was treści biznesowe, tworzę podcast, tworzę merytoryczne treści na Instagramie. Um, Zrobiłam swój pierwszy kurs online, także zapraszam do, do zerknięcia na stronę agnieszkakonieczna.com, jeżeli jesteście zainteresowane, zainteresowani. Myślę, że jest tam dużo fajnych rzeczy. Jak lubicie oglądać ładne wnętrza, być może ładne, no zależy od waszego gustu, czy, czy jest kto to lubi mojego. łapka w górę. <laughs> no. Możecie w, w tle coś już zajawkę zobaczyć. Nie, jeżeli jesteście zainteresowani, zainteresowane, no to Ambience Interior Design, ambience więc um, zapraszam. Tam. No i zapraszam na ten webinar, no bo tak to powiedziałam, jakby to był koniec webinaru, a nie początek. Tak się z Agnieszką rozmawia, śmiesznie jest od razu na wsparciu. U Agnieszki byłam w podcaście i tu się nie zgodzę, tak? tak? Tak możecie znaleźć Agnieszki Podcast i też było właśnie wesoło i treściwie, także myślę, że dzisiaj będzie podobnie. Zachęcam. A słuchajcie, jak macie pytania, to też w międzyczasie możecie śmiało je zadawać. Ja też was pytałam na relacjach o wasze pytania, ale tutaj w komentarzach też sobie właśnie zerkam. Możecie dawać znać, co was gdzieś tam trapi, właśnie pod kątem może właśnie samego projektowania, ale też wdrażania tej wiedzy między takiej projektowej, projektowej do branży homesteadingu, bo ona ma wiele punktów stycznych, tak jak rozmawiałyśmy w podcaście. Trochę się różni i są takie rzeczy, które są na dwóch biegunach, ale są takie rzeczy, które faktycznie nas mocno łączą i gdzie możemy gdzieś tam się wzajemnie zainspirować. Aga mnie bardzo zainspirowała w ogóle swoim kontem na Instagramie. Jak jeszcze nie byście, to też Wam polecam, bo projekty są no, szałowe, takie po prostu walają ziemię, czy ktoś lubi taki styl, czy nie. To jakby nie można im oddać. <grym> nie można jej nie przyznać tego, że, że jakby no, są takie wow. E, i, I się wyróżniają bardzo tym. No i właśnie, Aga, tak jakby zaczynając <grym> od początku. <grym> Jak ci się udało dojść tak daleko? Jak ci się udało wybić na tym rynku projektantów? Bo to jest też trudny rynek. Projektantów jest coraz więcej. Niektórzy pracują za stawki takie, że, że pewnie większość osób z branży, czy też nawet nie z branży, zna się. Jak to możliwe, że ktoś w ogóle za takie stawki pracuje? I macie ten sam problem, ten sam temat, nie? Że, że jedni mają stawkę 300 za metr, a drugi tam za ledwo 50 daje radę i jeszcze nie ma zdecyn, mhm. nie? No, jest to szeroki temat. Myślę, że każda branża prawie jest dotknięta tym, że jest duża rozbieżność stawek. No i częściowo jest to wolny rynek, no i jeżeli ktoś bardzo chce zarabiać mało, no to ma do tego prawo, <laughs> jakby to nie brzmiało. <laughs> W każdym razie, no, idąc po kolei, odpowiadając na Twoje pytanie, mm -hmm. jak, jak się wybił Więc Myślę, że na to się złożyło bardzo dużo kwestii. No, wiadomo, że biznes, który odnosi sukces, nie odnosi go dlatego, że zrobił jakąś jedną małą rzecz, którą łatwo potem powtórzyć, tak. tylko jest to <coughs> mocno złożona kwestia. Myślę, że pierwsza rzecz, która tutaj się do tego przyczyniła, to było to, że był dobry timing, że jak ja zaczynałam, to już ludzie byli troszkę znudzeni stylem skandynawskim, który królował już od wielu Lat. i było tak jakby miejsce na to, żeby wprowadzić coś nowego. No i ja już od jakiegoś czasu za granicą obserwowałam styl modern klasy, który tam bardzo się spopularyzował no i bardzo mi się podobał, nie? Więc, więc miałam taką nadzieję, że może u nas też się to przyjmie, ale w ogóle jeszcze jeszcze nic na to nie wskazywało, tak naprawdę. To, były, to, to było raczkowanie, nie? więc myślę, że to, że ja wprowadziłam byłam, jedną z, znaczy wprowadziłam, byłam jedną z pierwszych firm, która robiła projekty w tym stylu w Polsce, no to to też przyciągnęło sporo par oczu. Nie bo, nie, bo ten styl skandynawski, skandynawski mimo że, że jest fajny oczywiście, no to po prostu był tak długo popularny i on też był specyficzny pod tym względem, że on praktycznie jako jedyny był popularny przez wiele lat. Te wszystkie inne style, było tak, że skandynawski i długo, długo nic i dopiero inne opcje, nie? Więc w momencie jak pojawiało się inne... Style na horyzoncie, to ludzie byli na to mocno otwarci. Myślę, że to, że akurat w tamtym momencie otwarłam firmę, która zaproponowała coś innego, oczywiście nie jestem twórcą, twórczynią stylu modern uh -huh. classic, ale po prostu zrobiłam to w odpowiednim momencie, myślę, że mocno się przyczyniło. I teraz mamy trochę inny klimat: no bo mm, dużo więcej różnych stylów jest popularnych. Także wydaje mi się, że z jednej strony łatwiej, a z drugiej strony trudniej jest zrobić to samo, czyli w odpowiednim momencie zaproponować coś nowego, coś ciekawego, wypłynąć na, na jakimś nurcie, który dopiero się zaczyna. Nie? Ale myślę, że jest to cały czas do zrobienia, no bo ich jest po prostu więcej i jest większy wybór. Nie? Więc... To jak przekonywałaś właśnie Aga tych pierwszych klientów? Bo rozumiem, że jeszcze takich realizacji jako tako wtedy nie robiłaś, dopiero ten styl tak zrozumiałam, tak? Gdzieś tam poczułaś i, i on był Tobie bliski. Skąd znalazłaś tych klientów jeszcze, jakich do tego przekonałeś, żeby coś nowego chcieli gdzieś tam wprowadzić. Miałam to szczęście, że nie musiałam tak stricte nikogo przekonywać, bo trafili do mnie klienci, którzy sami nie wiedzieli, co nie wiedzieli, co im się podoba. No i inspiracje, które mi przysłali, byli, były bardzo różne. No. E, natomiast ja poprosiłam, że ponieważ to byli klienci zagraniczni, to poprosiłam, żeby wskazali jakieś sklepy, którym ufają, że tam jest fajna jakość, żebym ja mogła z tego wybierać. No bo po prostu nie znałam tych lokalnych e, marek. Przepraszam, coś mi w, Taka... w mózgu się ścięło. No i... Jak zobaczyłam te propozycje mebli, które były takie typowe, początkujący modern classic, to miałam takie ding, ding, ding. I od razu przepytałam tą klientkę, to może w tą stronę, jeżeli pani się podobają takie meble, to właśnie może połączmy je ze stylem nowoczesnym, ale gdzieś tam, Uwzględnijmy ten welwet, nie, te pikowania, nie, akurat tam ostatecznie poszły elementy miedziane, bo wtedy złoto jeszcze nie było tak bezkonkurencyjnie najpopularniejsze. I to poszło samo, i wiesz, reakcja klientów była taka, że oni prawie w ogóle nie wprowadzili żadnych poprawek, że byli zachwyceni i że mieli taki, takie poczucie, tak mi powiedzieli o tym że oni sami nie wiedzieli, co im się podoba i czego oni chcą, ale okazało się, że właśnie to, nie? Mhm, no to, to <słuch> super, że wyczułaś też ich. Tak, także miałam ogromne szczęście, że trafiłam na, na właśnie takich klientów i potem znowu miałam fartę i wiesz, i znowu, i gdzieś tam zrobiłam dosłownie jakiś jeden projekt do portfolio, no i gdzieś tam po prostu miałam dosłownie trzy czy cztery projekty w pobliżu tego... W tym swoje własne mieszkanie, no bo wiadomo, że jak z siebie urządzałam parę lat temu, no to też już gdzieś tam chciałam przemycić ten bardziej elegancki styl. Dzięki czemu, jak wystartowałam z firmą, no to miałam te kilka projektów w portfolio, które oddawały to, co mi się autentycznie podoba. Ale ja nie sądziłam, że tak będzie, bo w ogóle, jak planowałam założenie firmy, to ja myślałam, że będę robić projekty we wszystkich stylach, żeby. Złapać jak najwięcej klientów, nie? Mm -hmm. <laughs> Bo ja bardzo się bałam tego, że będę mieć za mało klientów, że, że będę biedować pod tym względem. No i miałam w, w głowie takie strategie, że pewnie będę musiała po prostu robić wszystkie zlecenia, które się nawiną w każdym możliwym stylu i że pewnie będę musiała właśnie do portfolio stworzyć ileś różnych projektów po to, żeby pokazać tą różnorodność. A okazało się, że w ogóle nie było takiej potrzeby, że to, co ja właśnie nieróżnorodnego pokazałam, bardzo się spodobało i to po prostu siadło. Super, fajnie, że o tym mówisz, bo w homestagingu jest trochę podobnie, że na początku myślimy, że będziemy brały wszystko, a potem się okazuje, mm -hmm. czasami jeszcze nawet niektórzy nie wiedzą, że no są różne nisze, tak? Można robić homestagingi na wynajmy, można na sprzedaż, można dla właścicieli, a można z pośrednikami bardziej i każdy się czuje gdzieś tam tak. w różnych rzeczach. No a teraz też jeszcze taki dosyć silniejszy trend się zrobił. Zauważyłam zleceń takich na metamorfozy osobiste dla homestagerów właśnie. Co chyba jest korzystne, wydaje mi się, dla każdej z naszych branż, bo projektanci często nie chcą tych zleceń. I klienci przychodzą tacy, że projektanci nie bardzo się tam w tym czują, oni wolą gdzieś tam całą przestrzeń zrobić. A homesteer, że lubią robić takie metamorfozy, coś z niczego, jak to mówią. I no i znowu nie każdy będzie się w tym czuł, ale jakby jest przestrzeń do. Do współpracy. No i na początku, właśnie gdzieś tam się chwyta jedno, drugie, trzecie, a potem widzimy, że to sprecyzowanie, ukierunkowanie też pozwala nam efektywniej pracować, nie? Ty o tej efektywności tak. też sporo mówisz. I efektywniej, bo doskonale wiemy, co robimy, jesteśmy w stanie lepiej się zapoznać z rynkiem, jeżeli nie musimy ogarniać wszystkiego, tylko, tylko na przykład zapoznajemy się z meblami w jakimś stylu, tak dużo bliżej. Bardzo no ale też. Myślę, że z perspektywy klienta to jest dużo korzystniejsze, że zajmujemy się jakimś wycinkiem, a nie próbujemy się zajmować wszystkim i niczym, no bo wtedy to może się tak kojarzyć, że właściwie na niczym się nie znamy naprawdę wybitnie, nie? więc myślę, że w ogóle biznesowo to jest lepsza droga. Ja zdaję sobie sprawę, że szczególnie na początku może być ciężko wybrać jakąś taką małą działkę. Ja, jak zaczynałam firmę, to w ogóle miałam takie wyobrażenie, że wszystkie te firmy projektujące wnętrze są podobne. Jakoś w ogóle ich nie potrafiłam mm -hmm. rozróżnić, no bo wiesz, stałam na zewnątrz i, i nie widziałam tych różnic, a jak zaczęłam własny biznes, to zaczęłam dostrzegać, że aha, oni się zajmują tym, ci mają taką ofertę, ci mają taki styl, i jednak pomiędzy tymi firmami, które teoretycznie mają bardzo podobne oferty, są ogromne różnice. I to jest ich siła. Że nie próbują robić wszystkiego i niczego. No tak, to jest ogromna prawda. Będzie, że jak ja szukałam. Y projektanta, projektantki w końcu znalazłam do współpracy gdzieś tam dla siebie, no to właśnie tak było, że na początku wydaje ci się dużo rzeczy podobne, a potem widzisz właśnie kolosalne różnice. Tak. I znalezienie kogoś, kto jeszcze operuje w tym, co tobie się podoba, już się okazuje wcale nie takie proste. Nie? Mhm. Tak, dokładnie tak. A gdzie na początku właśnie umieszczałaś te swoje realizacje, bo projektanci też się lubią dzielić tym, co zaprojektują, żeby gdzieś tam zdobywać potencjalnych klientów? Marketingowałaś to jakoś, czy, czy tak organicznie wszystko wychodziło? No na początku i w sumie to się nie zmieniło szczególnie. Miałam budżet sobie wymyśliłam, miesięczny na reklamy szalone 100 zł. No to faktycznie Mięcznie szalone więc dość skromna kwota, może komuś się wydaje, że to jest dużo 100 zł, ale no raczej na, w kontekście reklamowym... Rozumiejmy wątpliwości, nie. <laughs> nie. Nie jest to dużo. A więc ja starałam się jak najwięcej robić organicznie, no bo kolejny raz, jak zaczynałam, to bałam się, że nie będę mieć klientów, więc na każdym kroku starałam się to robić w miarę jak najtaniej, żeby, żeby jak najwięcej zostawało ze mną, a nie szło w koszty. Także... Um, Gdzieś tam próbowałam zwrócić w ogóle na siebie uwagę na swoją firmę. Założyłam fanpage Facebookowe, bo teraz już Facebook ma się gorzej, ale w 2018 miał się mm -hmm. lepiej. Um, założyłam fanpage w jak tylko wymyśliłam nazwę firmy, U, wiesz, wymyśliłam nazwę firmy, usiadłam do Photoshopa, zrobiłam logo, <laughs> nieudolnie, bo nieudolnie zrobiłam i wiesz, i już tutaj po prostu Facebook i, i lecimy, nie? I zaczęłam um, publikować zapowiedzi projektów czyli jakieś tam zajawki, na zasadzie kiedyś coś będzie, jakaś firma. No i zrobiłam taki mech, że jak już firma miała wystartować, a to było głównie uzależnione od tego, że e, strona internetowa była bardzo długo w przygotowaniu, jak już miała być ta strona internetowa, ja dwa tygodnie wcześniej złożyłam wniosek w CIDG, e, założyłam oficjalnie firmę, i zrobiłam taki meg, że chyba przez tydzień, jakoś co drugi dzień albo codziennie publikowałam te pełne projekty. I e, też je udostępniałam na różnych grupach, żeby zwrócić na to większą uwagę. Więc jak de facto wystartowała moja firma, to już część osób kojarzyła, no część oczywiście to nie jest tak, że co drugi Polak na ulicy, ale, ale już gdzieś tam się to logo przewinęło. Mhm kilku osobom, gdzieś tam właśnie były te publikacje na grupach Facebookowych, gdzieś tam były zapowiedzi projektów. No i przez to, że one, ja je wypuściłam tak praktycznie naraz, to wydaje mi się, że dość sporo par oczu się zwróciło, że oho, założyła się jakaś nowa firma. I przez ten czas, jakie zapowiadałam firmy, absolutnie nikt się nie zgłosił po wycenę. Ja byłam tym przerażona, bo myślałam, że jakoś to samo pójdzie, ale jak już powstała ta strona internetowa, jak już zwróciłam tą uwagę na, na firmę to faktycznie już to poszło. I też jedna z pierwszych rzeczy marketingowych, jakie zrobiłam, to założyłam bloga. Teraz kolejny raz te blogi już mają się gorzej niż w 2018 roku, choć wciąż jak ktoś szuka jakiejś konkretnej informacji w Google, Zatuluję to tam, może, może, może trafić i to fajnie wpływa na SEO. Natomiast założyłam właśnie Właśnie bloga z wiarą, że, że on będzie miał dobre kliknięcia i że, że dużo zrobi dobrego. I w momencie, że sama byłam zaskoczona tym, jak to dobrze poszło, bo między innymi na samym początku zrobiłam serię o budżetach na wykończenie mieszkania i okazało się, że nie tylko to był strzał w dziesiątkę, bo ludzie, wiesz, potencjalni klienci nie mieli pojęcia, ile powinni mieć budżetu, żeby móc sobie na określone rzeczy pozwolić. Do tej pory tak jest. <śmiech> tak, tak. <śmiech> <śmiech> Więc cały czas takie artykuły są potrzebne, teraz to wiesz z dnia na dzień się zmieniają ceny, więc ciężko tak. jest to ująć w jakimś artykule, no ale wtedy, wtedy jeszcze było w miarę stabilnie, a druga rzecz, która mnie bardzo zask zaskoczyła to to, że mnóstwo architektów wnętrz czytało te wpisy i mnóstwo osób mi potem pisało, że oni z tego się uczą jak projektować pod jakiś budżet, nie? ja w ogóle na to nie wpadłam, że, że to może się tak potoczyć, bo byłam pewna, że to jest stricte blog dla potencjalnych klientów, żeby zachęcić do współpracy. Okazało się, że gdzieś tam przy okazji architekci wnętrz inni też korzystali. No i to też doprowadziło do tego, że w tym roku zdecydowałam się gdzieś tam pójść w bok i, i zacząć tworzyć treści biznesowe, bo widziałam, że, że raz, że jest na to zapotrzebowanie, że jest na to w cały czas miejsce, że jest dużo osób, które chcą takie rzeczy czytać, słuchać i tak dalej, więc, więc miałam poczucie, że, że jest to fajny, fajny krok właśnie w bok, nie? No bo mogłabym skupiać się tylko i wyłącznie na tych projektach wnętrz, ale nie chciałam robić ogromnego biura i, i wiesz i zacząć zatrudniać ogromne ilości pracowników. Chciałam cały czas samodzielnie projektować, ale jednocześnie chciałam się rozwijać w jakimś nowym kierunku, więc to myślę, że pyknęło mi bardzo mocno. Super, fajnie, że tym wszystkim się też podzieliłaś. Więc wiedziałam, że w międzyczasie się jeszcze pojawiło pytanie, gdzie jest granica między homestagingiem a projektowaniem. I tak Już powiem, bardziej do ciebie niż do mnie. <laughs> tak powiem ze swojej strony, że ta granica jest bardzo cienka, tak, bo, bo czasami no, zawsze ingerujemy w jakiś sposób w przestrzeń, tak? sprawdzamy czy układ funkcjonalny jest ok, więc siłą rzeczy homestager musi trochę takich podstawowych rzeczy z projektowania znać, jakiś tam mm -hmm. zasady proporcji chociażby poruszania się po przestrzeni, no ale już na przykład no, nie musicie umieć robić wizualizacji czy projektów w programie, choć podstawowe programy choćby bezpłatne typu Casa Plan czy Homestyler, one się przydają i nie musicie tego klientom wysyłać, choćby po to, żeby zobaczyć jak mm -hmm. przestrzeń można zaaranżować. Ale też tak jak zawsze powtarzam, nie musimy być projektantami, jeśli nie chcemy. Jak ktoś chce, to się może ale w to rozwijać. Dlatego mamy dzisiaj Agę, żeby Aga nam też pokazała pewne punkty styku i też taką ścieżkę dla osób, które chciałyby to trochę właśnie może połączyć. Ale właśnie na a no się... no wyższy poziom, nie? To No właśnie, bo to jest nie z każdej umiejętności skorzystamy od razu, ale one się nam po prostu grupują, sumują i, i nigdy nie wiemy w jaki sposób one gdzieś tam ewoluują razem fajnie. Więc ja akurat jestem zwolenniczką tego, żeby łączyć różne różne gdzieś tam po prostu możliwości poszerzenia wiedzy, łączenia tego, bo to daje bardzo szeroką perspektywę wtedy. Tak, przychodzi mi słowo korporacyjne, którego nienawidzę do głowy, mianowicie synergia. <laughs> Zresztą, że bardzo kochasz korpo. No. Nigdy nie pracowałam, więc wiesz, to jest tylko po prostu moja wizja na ten świat, ale mnie to zawsze bawi, jak słyszę o synergii. No. Okej, okay. widzę, że jeszcze jest pytanko właśnie do ciebie. Jakie style obecnie lubi najbardziej grupa 35-50-latków oprócz Skandi? Wiesz co, ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo ja przyciągam klientów, którym... Podobają się moje projekty, więc do mnie zawsze zgłaszają się osoby, które lubią modern classic. Tak jak obserwuję na różnych grupach na Facebooku, no to wydaje mi się, że wciąż jeszcze jest popularny styl nowoczesny i bardzo mocno wchodzą te style, które są stosunkowo nowe, czyli Japandi albo tam Boho. Ostatnio klientka użyła przy mnie sformułowania Modern Asia, więc, więc myślę, że dużo nowych kierunków się faktycznie popularyzuje. Ciężko powiedzieć, co jest w konkretnej grupie wiekowej popularne, ale wydaje mi się, że trochę we wnętrzach trendy idą w taką stronę jak trendy w modzie. Nie wiem, czy to bliżej obserwujesz, ale trochę już jest tak, że wszystko jest modne. Taka, bo to wieś... klasyka, wiesz, taka, taka ponadczasowość też się gdzieś tam przejawia w tym wszystkim. Nie? Też, też, ale w ogóle, w ogóle idziemy w takim kierunku, że po prostu to, co ci się podoba, to, to będzie modne to jest i, i jest duża swoboda. I myślę, że wnętrze też, też w to idą powoli. Oczywiście są konkretne style, które gdzieś tam się kształtują, ale wydaje mi się, że zmierzamy właśnie do tego, że ten wybór będzie jeszcze większy. Mm. No i to też spowoduje, że takie style jak na przykład industrialny, pewnie przez wiele lat nie wyjdą z mody, mimo że już od dawna jest popularne. Także ja bym tutaj nie wskazywała na jednego, który jest ultra modny, tylko wydaje mi się, że jest coraz szerzej i jak ja bym się zastanawiała, jako projektantka wnętrz czy jako homestagerka, w jaki styl idzie, żeby przyciągnąć jak najwięcej osób, to bym po prostu poszła w ten styl, który mi się prywatnie najbardziej podoba. Nawet jeżeli on nie jest najpopularniejszy, bo wtedy jest największa szansa, że będziecie robić najlepsze te wnętrza, bo po prostu no tak. będziecie je czuli. I to jest takie proste, ale no naprawdę to tak działa. Przy homestagingu jest też tak, że po prostu my trochę bardziej musimy tę grupę zawęzić niż tylko wiekowo, więc sam wiek to jest zdecydowanie za mało, żeby powiedzieć cokolwiek na temat grupy odbiorców, to może spowodować to, że po prostu, zrobimy to w homestagingu no niewłaściwie, tak? Pominiemy jakiś istotny czynnik typu okolica, kto tam mieszka, jakiego typu osoby, tak? Więc jakby tutaj trochę tak. bardziej szczegółowo trzeba na pewno wejść. W mm, tak, no, tym się też w ogóle różni homestaging od projektowania wnętrz dla indywidualnych klientów, tak jak ja to robię, że ja z każdym klientem omawiam, co mu się podoba, więc tak, nie muszę się domyślać. No a wy działacie z, w domyśle dla grupy osób jakiejś, nie? No, tak, żeby, żeby nie tylko temu właścicielowi się to podobało. No dokładnie, to jest, to jest właśnie ta zasadnicza różnica, że my gdzieś tam na tych grupach bazujemy i trochę na obserwacjach i, i takich um, i sprzedażowych obserwacjach i takich socjologicznych, dość mocno bym też powiedziała. Nie? No bo to jednak nie ma z kim pogadać, ale fajnie z pośrednikami się gada. Jeżeli ktoś tego sam nie robi, to, to też dużo wniosków gdzieś tam można zauważyć. I tak jak mówisz, moda też jest fajnym punktem odniesienia, co w jakiej grupie wiekowej chociażby się podoba. Ja ostatnio wystawiałam dom w takim bardzo stylu klasycznym, z pomarańczami, żółcieniami, ale zrobione bardzo ładnie i elegancko. No ale kolory nie są hi hitowe, nie? Jakby nie patrzeć. Czyli jest raczej starsze osoby tutaj. Tak, ale było ogromne zainteresowanie, przeogromne zainteresowanie, więc no. właśnie to jest to, że no y kiedyś właśnie usłyszałam od y pana bliżej 60, mówię, że po prostu i grupa wiekowa jest totalnie pomijana we wszystkim, jeśli chodzi o marketing i, i w ogóle jakiekolwiek produkty usługi. No i ktoś, kto w tym momencie uderza właśnie takiej grupy docelowej, i to jest pod nich zrobione, a ewidentnie było, bo też tego typu osoby tam mieszkały, mm -hmm. no to po prostu to jest dla nich raj, tak? Oni nie Znajdują wtedy skandit, tylko właśnie coś ciepłego, klasycznego, czego szukają, a nie ma. No, więc... Tak, ale tutaj bym zrobiła gwiazdeczkę i opowiedziała taką historię, że jak pracowałam w mojej pierwszej pracy na etacie, to między innymi zajmowałam się projektem dla klientów właśnie takich po 60. Mhm. E i między innymi spotkaliśmy się w ich obecnym mieszkaniu, które było zrobione w takim starszym stylu, wiesz, jakieś drewno na ścianach i tak dalej. I oni rzucili gdzieś tam hasłem, że. Że chcą wnętrza bardziej nowoczesne niż te obecne. Natomiast jak ja szukałam dla nich inspiracji, no to, to stwierdziłam, ok, no to użyli tego słowa nowoczesność, no to zrobię dwa foldery, takie bardziej klasyczne, wedle tego, w czym teraz mieszkają i folder z faktycznie nowoczesnymi rzeczami. No i pewnie gdzieś tam znajdziemy coś po środku, nie? No i okazało się, że klientka powiedziała: Aha, to pani przygotowała rzeczy klasyczne, bo jesteśmy starsi. I ja myślałam, że umrze ze Wstydu, nie. Po <laughs> prostu masakra. I wiesz, ja w ogóle nie miałam swojej intencji, ale to mnie nauczyło, że nawet jeżeli coś zakładasz, to lepiej, żeby tego nie było widać. <laughs> bo naprawdę kiepsko to wyszło, no bo, bo oni chcieli jednak totalnie nowoczesne, mimo że z elementami klasyki, ale no, ale nawet bliżej modern classic niż tego, co wtedy było popularne, a wyszło to kiepsko, no bo to tak wiesz, wyszło jakby mi wciskała właśnie mhm. klasykę, nie? Więc oczywiście w kontekście homestagingu to, ja to jest wybieganie do przodu wy, w, w, wygląda trochę inaczej, nie? Ale... <gry> No Są też osoby starsze, którym wcale ta klasyka już się nie podoba, tak. bo one tak mieszkały przez ostatnie 20-30 lat i już tak więcej nie chcą. Nie? Już są znudzone. Tak, to nawet no. za nie miałam podobną realizację. pani powiedziała, że ma masę antyków w domu i ona już teraz nie chce w, w no. tym nowym, więc, więc też podobnie. A jest z oczywistego, nie? Tak, no, no tak jest. My mieliśmy takie pytanie, w sumie, jako pierwsze w, w tym naszym webinarowym, że właśnie jak Ci udało być na rynku projektantów i zarabiać 20 tysięcy złotych miesięcznie, to była, to była ta końcówka, którą wzięłam z Twojej strony, ale właśnie idąc tym tropem dalej jak pozyskujesz właśnie tych klientów za te wyższe stawki niż konkurencja, bo tak jak mówiłyśmy, konkurencja jest duża i jest w czym wybierać. Myślę, że już twój styl też jest na tyle popularny i, i może właśnie samo twoje konto, że jak zawsze po, jak to, mówię, pojawiają się takie rybki na śladowcy, które płyną sobie za tym, nie? Do pewnego stopnia tak. No ja już mam nie wiem, z kilkanaście sytuacji, że ktoś splagiatował mój projekt, więc już nawet tego nie liczę. Także no, różne sytuacje się zdarzają. Wiesz, ja też zawsze mówię, że ja nie stworzyłam stylu Modern Classic. Wiadomo, że moje projekty gdzieś tam mają różne, mm, jakąś taką powtarzalność, w sensie, że widać, że ja to zrobiłam, e, niezależnie od tego, że są akurat w takim stylu, a nie innym. Więc gdzieś tam no, zdarza się, że ktoś próbuje to, to powtarzać. No ale to wiesz, no to. <gry> Ileż można się tym przejmować, nie? O ile nie dochodzi do jakiegoś takiego ewidentnego plakatu, no, tak. no to, nie, który, który jest ścigany przez mojego prawnika, no to no to dobra, żyjemy dobra, dalej. Wiesz, <laughs> zgubiłaś pytanie, bo to było tylko... Nie, jak to robisz, że pozyskujesz za te wyższe stawki niż ta konkurencja? No to, to wiesz, to, to, to było... To, Od, to Odpłynęło by w bok. <laughs> jak pozyskujesz klientów? Wiesz co... Nie mam na to jakiejś zero-jedynkowej odpowiedzi, bo tak naprawdę ja zaczynałam od stawek dużo niższych, mianowicie w tym 2018 roku za projekt kompleksowy brałam 129 zł brutto. I to były takie czasy, że, że dobre pracownie, takie bardziej rozpoznawalne miały ceny w okolicach 150 zł. Mhm. Więc ja to 130 to tak wiesz, no to były ceny rynkowe. Troszkę poniżej w większości, ale, ale na pewno nie były niskie. No bo w tamtych czasach jeszcze było mnóstwo um, pracowników, które miały ceny typu 80 zł za męża mm -hmm. I to takie pracownie, pracownie, nie, nie tam, że, nie, że ktoś na Allegro sprzedawał, wiesz, e, pojedyncze pomieszczenia i tak to wychodziło. Więc e, <grym> ja nie, nie widziałam tego jeszcze. Tak. Tak, są, Moment, na agro można, można kupić projekt wnętrza jednego pomieszczenia za 100 zł. Okej. Okay. W każdym razie no, chodzi mi o to, że to były takie legitne pracownie, które robiły faktyczne projekty kompleksowe od A do Z, no, że, że ta cena była porównywalna, o to mi chodzi, mhm. że to było za podobny zakres. No więc zaczynałam od mniejszych stawek, bo się obawiałam, że właśnie klienci do mnie nie przyjdą, tylko jakoś tak, znaczy... Jakoś tak. Się to udało, że bardzo szybko ustawiała się do mnie kolejka klientów. Że tak naprawdę jak ja zaczęłam firmę w sierpniu, to już w listopadzie musiałam obliczyć, że na styczeń mogę dopiero zapisać, mm -hmm. a potem się to wydłużało i wydłużało i wydłużało. Ja miałam takie ok, no to skoro mam więcej klientów niż mogę ogarnąć, no to podnoszę ceny. I potem podniosłam znowu i potem podniosłam znowu. I znowu, i znowu. I odchodzili. Tak, i powiem Ci, że nie dość, że tych klientów ani przez chwilę nie było mniej, bo ta kolejka ani razu się nie skróciła, ona po prostu jest coraz dłuższa. Znaczy od, od jakiegoś czasu już jest, już jest stabilnie bardzo długa. Tyle można? Przyszło, pochwal się, bo ja widziałam. No tak 10 tam. miesięcy spokojnie, nie? Mm -hmm. Tak średnio... Y Najczęściej chyba było 9, no ale czasem nawet do 11-12 dochodzi. W każdym razie teraz mam na wrzesień przyszłego roku, więc no właśnie 10 miesięcy. No i to jest fantastyczne, bo wiesz, jest mega poczucie bezpieczeństwa, że nie zostanę bez projektów w którymś momencie, ale z drugiej strony mam tą swobodę, że mogę podnosić kolejny i kolejny raz stawki, bo widzę, że klienci są i widzę, że nawet jeżeli część z nich odpadnie, bo właśnie jest drogo no to wciąż ich ilość wystarczy, żebym ja miała cały czas co robić. Nie? Także to nie było tak, że ja sobie wymyślałam firmę pod to, żeby trafiać do bardziej zamożnych klientów, którzy chcą mi więcej zapłacić. To bardziej było tak, że ja od początku chciałam robić maksymalnie wartościowe te projekty, maksymalnie przemyślane. Szczegółowe rysunki wykonawcze i tak dalej, tak żeby te projekty no, tak naprawdę były na mega wysokim poziomie, na najwyższym, na jakim ja jestem w stanie je zrobić. Nigdzie, wiesz, nie, nie robić jakichś skrótów y, mm -hmm. myślowych, ani, ani y, nie iść w coś, co no, może się nie zorientują, że jest byle jak. <laughs> no i efekt był tego taki, że po prostu klienci przychodzili i nie odchodzili, jak te ceny wzrastały. No i teraz już mam taką tradycję, że co pół roku podnoszę ceny. Jaka tak jest teraz? W ciebie? Teraz jest 229 zł brutto, natomiast podnoszenie jest zawsze w czerwcu i w grudniu, więc się zbliża. I co? Zdradzisz? No, teraz u wszystkich spokojnie. będą. Ceny, Aga. Zazwyczaj to jest 10% więcej, hmm. tak plus minus, hmm. ale zawsze patrzę, jak to też względem innych. I innych pakietów, bo ja mam trzy pakiety do wyboru, w ogóle wszystko jest na stronie. No, ambicę, powiedz, ale... powiedz trochę o tych pakietach, bo o to też było pytanie gdzieś tam, yy, ktoś pisał na Instagramie właśnie, czy masz pakiety tańsze, droższe, jak to, czy to jakoś różnicujesz też? Różnicuję, ze względu na to, żeby klienci, którzy mają większy budżet i mniejszy na, na, na sam projekt, mieli jakiś wybór I wydaje mi się to jak najbardziej sensowne. No Naj... Częściej wybierany jest projekt kompleksowy, który jest takim najpopularniejszym zakresem w ogóle w, w świecie wnętrz, gdzie są układy funkcjonalne, wizualizacje, rysunki wykonawcze i lista wyposażenia. Taką wersją mniejszą jest projekt koncepcyjny, który nie ma tych rysunków wykonawczych. No i to przede wszystkim jest sensowne dla klientów, którzy nie do końca mają taki duży budżet właśnie na projekt. Gdzieś tam chcą taniej, ale nie chcą mniej pomieszczeń, no to wiesz, to jest taka opcja dla mm -hmm. nich. Bez tych rysunków wykonawczych spokojnie da się zrobić sensowny projekt, tylko zazwyczaj to jest um, sensowne dla klientów, którzy są już trochę techniczni i są w stanie z tym wykonawcą samodzielnie się dogadać. Mm -hmm. Bo to no każdy, kto próbował na własną rękę robić remont, wie, że, że tych decyzji też do podjęcia jest mnóstwo, gdzie jakie gniazdko i tak dalej. Także, no także, no, <noise> także to jest projekt koncepcyjny. No i też jest projekt kompleksowy plus, który tak naprawdę jest tylko i wyłącznie po to, żeby projekt kompleksowy nie był najdroższy. <głos> trzecia, <głos> trzecia cegiełka, jak nie znacie tego mechanizmu, to już teraz znacie. Dwójkę no, no. <noise> będzie zawsze lepsza niż dwójka do wyboru. <noise> tak Dokładnie. Także on jest trochę naciągany, prawie nikt się na niego nie decyduje, ale ładnie wygląda. Ale jest, <noise> jak ktoś to, to, to ma. A propos tych szczegółów, bo to też prowadzi mnie trochę do następnego pytania: czy robisz zdalnie projekty, czy wszystko stacjonarnie Nie powiedziałam ci jeszcze to. o tej kasie. O tych 20 tysiącach. Bo tak się no. zaplątałam z tymi wszystkimi innymi odpowiedziami. Ehm, otóż, jeśli chodzi o finanse, no to to też nie było tak, że jak założyłam firmę, to, to nagle zarobiłam 20 tysięcy miesięcznie. Tylko początkowo nie, pamiętam, że netto mi wychodziło 4,5 tysiąca, mhm. co teoretycznie jest dobrą kasą, nie? I wtedy wtedy to już w ogóle wartość pieniądza była trochę większa, Co więc więcej dało się za to kupić. Ale nie, miałam takie poczucie, że kurde. Przecież, jak ja trzy coś zarabiałam na etacie, a teraz mam taką odpowiedzialność i wszystko, no to chciałabym zarobić jeszcze więcej. Więc zaczęłam to optymalizować, zaczęłam kombinować z tym, żeby pracować jak najwydajniej, bo wiedziałam, że skoro mam klientów, no to tutaj już wiesz, już nie ma takiego problemu, że siedzę i patrzę w sufit, bo nie mam co ze sobą zrobić, nie? Tylko wiedziałam, że. To ile jestem w stanie tych projektów zrobić w określonym czasie, ile jestem w stanie wycisnąć z tego czasu, który chcę poświęcić na pracę. A nie zamierzałam poświęcać go dużo, bo sobie od początku założyłam, że chcę pracować 7 godzin dziennie, 5, godzin, 5 razy w tygodniu, nie? A nie, że na przykład siedzę 12 godzin, bo dzięki temu zarobię więcej niż siedząc 8 godzin. No to. Wiesz, no stawka godzinowa cały czas jest ta sama. Nie oszczękujemy no się. Tak. Więc, więc kombinowałam, żeby popracować nad wydajnością, nad optymalizacją pracy, no i też nad planowaniem sensownym, bo nieraz było tak, że sobie wszystko fajnie zaplanowałam. Super to wyglądało w kalendarzu. Tylko przychodziło co do czego, no i ja przez cały dzień w ogóle nie zrobiłam tego, co miałam robić. To <laughs> dobywać, także rozumiem. No <laughs> także, wiesz, ja. Ogólnie rzecz biorąc, z natury jestem zorganizowaną osobą, więc to nie było tak, że byłam chodzącym chaosem, wiesz, beznadziejny jakiś przypadek i, i totalnie musiałam się wszystkiego nauczyć, ale dzięki temu, że e, sobie to szlifowałam że zwróciłam na to uwagę i, i poświęciłam temu czas, no to to sprawiło, że te moje przychody naprawdę rosły w, w takim tempie i w takim stopniu, że ja sama byłam zaskoczona, że jak sobie pierwszy raz wliczyłam, że w stosunku do poprzedniego roku zarobiłam 60% więcej, ponad. A nad pracą spędziłam dokładnie tyle samo czasu, to miałam takie krzywe, to jest niemożliwe. Ja się musiałam pomylić. Nie? A się okazało, że faktycznie się da. Tylko trzeba to robić mądrze, trzeba nad tym pracować, a nie mieć takie coś, że no, pracuję w takim tempie, w jakim pracuję i nic z tym nie zrobię. Nie? Bo... Też się zatrzymać nad tym po prostu. No, nie? bo często wydaje mi się, że wydaje nam się, że jak prowadzimy biznes, to to, że Mamy klientów, albo że ich nie mamy, albo mamy takie stawki za projekt, tudzież jakąś inną usługę, albo inne, no to to już jest wszystko, co wpływa na te nasze zarobki, a to jest w ogóle wierzchołek góry lodowej dopiero, nie? No tak. No to fajnie. Tutaj Biela widzę jak rozplanowałaś pracę w takim razie. Mam o tym webinar, więc możecie do tego zajrzeć. On jest na YouTubie, kanał się nazywa Agnieszka Konieczna. Oczywiście zajrzyjcie tam dopiero, jak ten webinar się skończy. <głosy> <głosy> Nie, w każdym razie tam jest o planowaniu na rok do przodu i o tym, jak rozpisuję. Rozpisuję sobie wszystko mega matematycznie, potem bardzo pilnuję tego, żeby... To po pierwsze dało się zrealizować, czyli jak już widzę, że coś gdzieś, no bo nie da się zaplanować idealnie, czasem klient dłużej podejmuje jakąś decyzję, czasem coś więcej czasu zajmie albo mniej, no to cały czas pilnuję, mam rękę na pulsie, żeby ten plan był realny, żeby on się zmienia wraz z tym, jak klienci odpisują albo coś zajmuje właśnie im więcej albo mniej czasu niż ja się, ja się spodziewałam i pilnuję tego, żeby rzeczywiście pracować codziennie nad tymi rzeczami, które zaplanowałam. Mam taki podział dnia, że pierwsze dwie godziny robię wszystko i nic, czyli odpisuję na maile, zajmuję się marketingiem, wysyłam faktury do księgowej, tam nie wiem, rozmawiam przez telefon z przedstawicielami handlowymi, no robię wszystkie te około firmy rzeczy, a potem przez te pięć godzin pozostałych staram się robić faktycznie projekty wnętrz. Teraz jak robię jeszcze podcast i kursy i tam się nakombinowałam z tymi wszystkimi rzeczami, no to jest to bardziej skomplikowane, ale jak robiłam tylko projekty wnętrz, to mi się super to sprawdzało. Taki podział, bo nieraz było tak, że tak się zatraciłam w tych, w tych mailach, w tym marketingu, w tych rzeczach około firmowych, że nigdy nie otworzyłam żadnego projektu przez cały dzień. Tak. Nie? Można Robię... robić biznes nie robiąc trzonu biznesu, także sami to rozumiem. Jak dokładnie. Słuchają o socialach, ile, na, na ilu kanałach jak często powinni być i co robić, to przecież mogliby mieć kilka osób do tego czasami. Dokładnie, do usługi. Dokładnie. Więc dla mnie też ważny był taki podział i po prostu ułożenie tego w jakieś takie sensowne ramy, które dla mnie są realne, ale pozwalają mi trzymać rękę na pulsie, a nie robić cokolwiek, co, akur na, co akurat mam ochotę, co akurat mi wpadnie nie? i potem się dziwić na koniec miesiąca, że o tyle miałam zrobić, a zrobiłam tyle, nie? No właśnie, <laughs> to dojdźmy do tych zdalnych projektów teraz Aga, bierzesz mhm. takie czy, czy, czy jednak nie? Ja prawie same zdalne robię, nawet jeżeli mam klientów w Krakowie, bo tutaj, no pod Krakowem teraz, ale, ale Kraków to jest, to jest miejsce mojej pracy główne, to nawet wtedy bardzo często spotykam się z klientami po prostu na Skype'ie, bo hmm. mój proces projektowy jest tak ułożony, żebym mogła obsługiwać też klientów z całej Polski, w związku z czym staram się... Hmm, no, no tak, tak, to, tak działać, takie produkty wybierać, które są dostępne w miarę wszędzie, łatwo. Tak tworzyć tą firmę, żeby ona była dostępna dla wszystkich ludzi i żeby to nie było uzależnione od tego, czy ktoś mnie może zobaczyć na żywo, czy nie. No bo szczególnie, sami wiecie, co sprawiło, że te spotkania też się stały dużo trudniejsze. Także w, w marcu zeszłego roku bardzo odczułam, że to, że od początku... Gdzieś tam brałam pod uwagę współpracę online bardzo mocno i dużo ich robiłam, to, to sprawiło, dało mi takie poczucie bezpieczeństwa, że okej, okay, nie muszę teraz wymyślać procesu od nowa, tylko mam już to wszystko ogarnięte. No Także jak najbardziej projekty online są, moim zdaniem są ekstra, że, moim zdaniem w ogóle nie ma takiej potrzeby, jeżeli ktoś wie co robi i wie jak to zrobić, to nie ma takiej potrzeby, żeby się spotykać na żywo Lef, przy takim uh -huh. przynajmniej procesie projektowym jak ja mam. Wiem, że są architekci, którzy na przykład chodzą na zakupy z klientami. No właśnie o to było pytanie, wiecie? jak dobieranie materiałów, poprawki, zamówienia, czy jak sobie to ogarniasz, nie? Wiesz co, ja nie robię realizacji pod klucz, więc nie zamawiam produktów dla klientów, no bo wtedy już trzeba być na miejscu, żeby okay. zrobić realizację, bo od klucz to już tego nie przeskoczysz, więc klienci sami robią sobie zamówienia, natomiast ja staram się wiedzieć, co proponuję, albo to bardzo mocno obejrzeć w sklepie. Tutaj mogę podać takiego tipa, że jak jadę do sklepu, żeby pooglądać jakieś rzeczy, czy, czy na przykład na targach, czy na targach, na targach tego nie robię, ale no, na targach dużo rzeczy oglądam, a jeżeli jadę do sklepu stricte po to, żeby pooglądać różne Rzeczy, to przez to, że w sklepach jest mało realne światło i, i różne rzeczy mogą być przekłamane, kolory mogą wyglądać inaczej, to nieraz biorę ze sobą wzornik NCS. I to super pomaga, bo daje taki, daje porównanie i zazwyczaj sobie otwieram na tej list na, na tej karteczce, gdzie są czyste szarości. Jak sprawdzam, czy jakaś płytka jest faktycznie szara, no to sobie przyłożę i już widzę te podtony, bo to na tak zasadzie porównania idealnie to widać. Jest. Także Staram się wiedzieć, co proponuję, staram się obserwować tak baczniej rzeczy, które, które widzę na żywo, bo wiem, że potem ich nie będę odkopywać znowu przy każdej kolejnej okazji, tylko jakby na zaś je sobie obserwuję. Mm -hmm. No, a oprócz tego, ze sobą mam cały ogromny regał z próbkami. <laughs> I, I tam tego są chore ilości. <laughs> Natomiast no właśnie to pomaga w pracy, bo, bo mogę sobie to poprzykładać do siebie, sprawdzić te kolory, jak one się komponują, dobrać dokładnie to, co będzie pasowało do reszty. Nie? A natomiast no to jest to jest taki sposób pracy, który stricte jest właśnie fajny dla projektów online. Trzeba mieć energię do zbierania tych próbek i mieć miejsce, żeby je przechowywać, bo jednak to prawda. Nie, nie jest to takie hop. Bo to się bardzo rozrasta. Um. Mam też pytanie o delegowanie, bo też podczas naszych rozmów gdzieś to się przewija, że różne rzeczy delegujesz, różne zadania. Mm -hmm. I ciekawa jestem, czy właśnie robiłaś to od początku, też tak pod kątem osób, które gdzieś tam zaczynają, tak? Kiedy zacząć myśleć o tym delegowaniu zadań? Czy jak już się firma rozrośnie i się nie wyrabiasz <grych> i chcesz pracować te 7 godzin dziennie na przykład? Czy jednak gdzieś tam wcześniej o tym myślałaś? Jak to było u ciebie? Ja bardzo się miotałam, bo bardzo od początku zastanawiałam się nad, nad tym, czy skoro mam więcej klientów, niż jestem w stanie sama obsłużyć, to czy to jest znak, że ja powinnam to jest słowo klucz mhm. <laughs> pozatrudniać zespół i żeby inne osoby też robiły projekty wnętrz, które trafiają do ambiens. No i odpowiedź, czy powinnam, brzmi. I tak i nie, możesz, nie musisz, nie? Nie ma tutaj jakiejś powinności odgórnej. Możesz mieć spokojnie firmę, która, tak jak ja, ma terminy na za 10 miesięcy. No i jeżeli jakiegoś klienta to odstraszy, no to trudno. No. Takie jest życie, że, że nie każdy się zdecyduje. Więc myślę, że tutaj nie ma jakiejś potrzeby, jakiegoś obowiązku, żeby zatrudniać ludzi. Od razu w momencie, kiedy de facto nasza firma na to pozwala. Ja, jakbym teraz zastanawiała się nad pierwszym pracownikiem, to przede wszystkim zadałabym sobie pytanie, czym nie stać na tego pracownika? Bo jak zatrudnia się pierwszą osobę, to to jest najtrudniejsze. Bo często jest tak, że my na przykład zarabiamy, nie wiem, 6 tysięcy, potrzebujemy pomocy, no ale ten pracownik chce zarabiać 4 netto, nie? No i a, jak mamy za to zapłacić, nie? Mm. Więc tutaj ja bym spróbowała dojść do właśnie na przykład pracując nad własną wydajnością dojść do takich pieniędzy, które pozwalają na zatrudnienie pierwszej osoby, na zainwestowanie w tą osobę i na taki komfort finansowy, że nawet jeżeli ta osoba się nie sprawdzi, nawet jeżeli ona złoży wypowiedzenie cztery miesiące później, to wciąż my jesteśmy do przodu. Nie? W sensie, że, że nas to nie uderzy aż tak bardzo finansowo. Bo zatrudnianie ludzi, myślę, że to jest trochę niedoceniane, jest bardzo drogie. Bo zazwyczaj na początku, nawet jeżeli ta osoba. Wie, co robi, nie jest osobą początkującą w, w, w tych zadaniach, które dla niej mamy, no to i tak musi się nauczyć, jak konkretnie robić to w tej firmie, jakie my mamy procesy i wszystko inne. Więc początkowo my dużo czasu spędzamy nad tym nowym pracownikiem. Jak spędzamy nad nim dużo czasu, to nie spędzamy tego czasu nad projektami, więc gdzieś tam ta nasza wydajność, to, co jesteśmy w stanie wyrobić miesięcznie spada, no, a jednocześnie ta osoba potrzebuje pensji. Nie? Więc finansowo. Ja bym powiedziała, że przede wszystkim to musi się spiąć, bo może się wydawało, że okej, okay, trochę nie mam czasu, więc może zatrudniłabym kogoś, nie wiem, jakąś zewnętrzną firmę, która będzie na mnie, za mnie robić media społecznościowe, i drugą firmę, która zrobi SEO, i trzecią firmę, która będzie robić reklamy. Tylko, że jak ja na przykład się zainteresowałam kiedyś ofertą, którą dostałam na maila odnośnie reklam, chyba na, chyba na Google Ads, to usłyszałam, że tysiąc złotych miesięcznie to jest absolutne minimum na reklamę, żeby oni w ogóle się tym zajęli. A oprócz tego oni też biorą tysiaka. Te tak. Miesięcznie. Mhm. Więc, więc może być tak, że komuś się wydaje, OK, nie wyrabiam się, więc wezmę te wszystkie osoby albo w, m, zatrudnię jakąś osobę na pełen etat, żeby mnie odciążyła. Ale może się okazać, że to odciążenie będzie tak mega kosztowne, że to w życiu się nie opłaci. Mimo, że odzyskamy. Nie wiem, 10 godzin w miesiącu. No właśnie, przy czym delegowanie zadań to nie jest tylko zatrudnianie ludzi, no bo nie musisz brać kogoś na całe, na etat. Możesz oddać część zadań. Korzystałaś z czegoś takiego? Korzystałam z, ze współpracy z wirtualną asystentką i to myślę, że jest dobry ratunek, aczkolwiek też trzeba zwrócić uwagę na to, że stawki wirtualnych asystentek potrafią być bardzo wysokie. Więc w zależności od tego, kolejny raz, jakie są nasze zarobki, czy możemy sobie pozwolić na taką współpracę i co dokładnie oddelegowujemy, czy od Delegowujemy rzeczy, które jest trochę ciężko robić, na które dobrze, żeby osoba, która będzie się tym zajmowała, znała się na tym naprawdę dobrze, akurat ta wirtualna asystentka się na tym zna, więc zrobi to lepiej niż my, no to wtedy to ma sens. Natomiast jeżeli chcemy po prostu oddelegować rzeczy te absolutnie najprostsze, które nie wymagają. Że większego myślenia, bo na przykład już przygotowaliśmy post na media społecznościowe i ktoś musi go wrzucić o konkretnej godzinie albo wrzucić mm -hmm. do programu, gdzie się planuje, no to kolejny raz może to być mało opłacalne. Ja myślę, że w ogóle delegowanie jest dobrym pomysłem, no bo tutaj tak cały czas mówię o tym braku opłacalności, tylko trzeba to zrobić mądrze, żeby się nie okazało, że zaoszczędziliśmy na przykład nie wiem, 30 godzin w miesiącu, ale zapłaciliśmy za to 5 tysięcy. No i pytanie, czy te 30 godzin odzyskane tak, były wygenerowane. Mm -hmm. No właśnie, bo może było, a może nie było nawet w pobliżu, nie? <laughs> także, także ja bym się na tym zastanowiła. To, co dla mnie ma największy sens, jeżeli chodzi o delegowanie, to delegowanie fragmentów projektu, ale z takim rozliczaniem się na zasadzie od zlecenia do zlecenia, bo wtedy mnie nie interesuje, ile ta osoba spędziła na tym godzin. Ja nie muszę się stresować, czy ta osoba pracuje szybko, czy wolno. Tylko po prostu akceptujemy. Tak, akceptujemy jakąś wycenę za tą konkret za to konkretne zadanie, umawiamy się, kiedy to będzie zrobione. I jeżeli znajdziesz odpowiednią osobę, która jest samodzielna, no bo przy takiej zadaniowości to jest przydatne, no to wtedy to naprawdę może super iść, nie? Więc ogólnie rzecz biorąc, delegowanie jak najbardziej, tylko chcę uczulić na to, że to nie zawsze musi być takie różowe. Okej. Okay. A u Ciebie się ta firma w końcu rozrosła, czy sama jesteś bo albo albo przegapiłam, albo nie powiedziałaś? Skupiam się na tym, żeby działać w pojedynkę. Miałam taki mhm. moment, że miałam wizję, że zrobię z poprzedniego mieszkania biuro stacjonarne i zatrudnię mnóstwo ludzi, i zajmę się tymi realizacjami pod klucz, i zatrudnię od tych do tego os osobne osoby, bo będą w ogóle działy w tej firmie. Natomiast okazało się, że jak przyszło co do czego, no to znaczy jak przyszło co do czego, jak już było coraz bliżej, no to ja nie jestem dobra w rekrutację. Jestem wręcz beznadziejna, więc ciężko mi było znajdować chociaż podwykonawców, takich, z których byłabym zadowolona. I jak tak sobie wyobraziłam, że. Okej, okay, teraz moja firma będzie się skupiać na tym, że mam cały duży zespół pracowników. To po pierwsze, znalezienie całego tego zespołu zajmie mi milion rad. Po drugie, zanim ja znajdę ostatnią osobę, tam na przykład, nie wiem, szóstą osobę do zespołu, to ta pierwsza i druga już mi złożą wypowiedzenie, więc ja będę w permanentnej rekrutacji i się zamęczę, nie? bo jest po prostu w to zbyt słaba, żeby to mogło się w moim przypadku udać. nie? Więc musiałabym zatrudnić kogoś od rekrutacji, ale jak znaleźć kogoś, kto będzie dobrym Wiesz, po prostu odkryłam... Ja bardzo dobrze to rozumiem, Aga, co ty mówisz, no. to jest hiper mi bliskie. Tak, ja odkryłam, że jestem w tym beznadziejna i że ja się prawdopodobnie zamęczę, jeżeli przyjmę taki model, a chciałam go przyjąć tylko dlatego, że mi się wydawało, że powinnam, że to jest dobry kierunek, że skoro mam klientów, no to moja firma powinna być tu osobowa i tak dalej, nie? Że... I są jakieś takie stereotypy na temat biznesu, że one muszą rosnąć, że jak jesteś jednoosobową firmą, no to... Ale to co, się zmienia to, właśnie. To widzę, tego. że to się coraz bardziej zmienia i coraz więcej osób to um, o tym mówi. Docenia też ten model, że możesz chcieć inaczej. I mam to tak. samo odczucie co ty, że ja wiem, że jakby no, to, co już wypracowałam, też mi daje pewne możliwości, tak, rozwijania firmy, tworzenia w ogóle gdzieś tam lokalizacji różnych i dalej ale na ten moment, nie mówię, że nigdy, na ten moment totalnie tego nie czuję, żebym chciała, żeby tak było, żebym chciała to wszystko nadzorować przede wszystkim, to też o czym wspomniałaś, no. bo ja chcę robić właśnie te dzięki ja chcę robić szkolenia, webinary i to są rzeczy, które ja naprawdę lubię robić, uh -huh. ale ja nie chcę zarządzać ludźmi, bo ja tego nie cierpię po prostu. Może kiedyś A. to bardziej polubię i będę się w tym bardziej czuła, ale na ten moment po prostu ten ten model jest idealny, więc po co robić coś, co w sumie gdzieś tam, z czym się nie Bo czujemy. Się wiesz na siłę, nie? No. A to delegowanie takie zadaniowe jest bardzo fajne i, i też sama z tego korzystałam przy, tam, przy, przy współpracach, że właśnie e, możesz z kimś współpracować, rozliczasz się na fakturę, nie zatrudniasz tej osoby, masz fajną też relację i to też bardzo fajnie potrafię po prostu działać. Tak, tak, jak najbardziej. Szczególnie jeżeli chodzi o jakieś takie zadania, na których ty się nie masz prawa znać, bo chodzi, nie wiem, o obróbkę wideo albo opisanie tekstów przez profesjonalną copywriterkę, nie? Więc Najłatwiej odnaleźć się w takich współpracach, jak podzlecamy coś, co nie jest typowym naszym zadaniem, i wtedy najłatwiej się przekonać do tego, że, ej, to jest okej, okay, nie? Więc może coś, co normalnie byłoby moim zadaniem, też mogę pozlecić. No i to, co powiedziałaś, jest mega istotne, no bo. Wydaje mi się, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że jak tak będzie na siłę rozwijało ten biznes w tym popularnym kierunku, bo będzie im się wydawało, że, że muszą, no to skończy się na tym, że po prostu będą szefami, że przestaną robić to, co tak fajnie im wychodziło, to, co kochali, to, co sprawiło, że ta firma zaistniała gdzieś tam na mapie firmy z tej branży, nie? No i czy to ma sens? No, dla wielu osób będzie miało sens, ale dla wielu osób będzie wbrew pozorom krokiem do tyłu. Nie? Tak, nie będą właśnie. Będą w tym w czym nie chciały być wtedy, więc no. to jak najbardziej. E, masz e, bardzo miły komentarz od Ewy, która napisała, że słucha twoich webinarów. Uważasz, że są świetne. Gratuluję sukcesu. Dziękuję. dziękuję, że dzielisz się doświadczeniem. Bardzo proszę. A propos doświadczenia, Aga, jak no. zaczynać w projektowaniu? Bo o to też są pytania, czy trzeba kończyć studia, czy no. gdzieś można jakiś kurs zrobić. Jak też ty to widzisz jako osoba, która już no, zjadła na tym zębem. No. To jest trudne pytanie. W ogóle jest taki odwieczny problem w tej branży, który. Nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać, jak o tym słyszę mianowicie wielki problem, czy jesteś architektem wnętrz, czy jesteś projektantem. Mm -hmm. I jak skończysz studia, to masz prawo się nazywać architektem wnętrz, ale jak nie, to nie. I ja nieraz, bo ja jestem po architekturze i urbanistyce, nie, żeby to miało jakieś znaczenie, bo niczego się tam nie nauczyłam, no ale jestem po studiach, nie, no i nawet do mnie nieraz było tak, że, że gdzieś tam pisałam o sobie, że jestem architektem wnętrz i dostawałam komentarz, a czy na pewno jest pani architektem, czy ma prawo się doknąć tak <noise> więc to jest... Szaleństwo. <noise> to, to jest fascynujące zjawisko, że ludzie stosują takie odróżnienie, no, ale jak jesteśmy przy temacie, to myślę, że warto... O tym ja zawsze myślałam, to... że konstrukcyjni to są architekci, a projektanci od środka, ale właśnie chyba ty mnie wyprowadzałeś z błędu. <noise> um... Architekci Kubaturowi to są, to są ci od, od budynków generalnie. Jeżeli w ogóle dodałeś do tego jakiś człon, bo zazwyczaj po prostu słowo architekt ich określa, Natomiast nie wiem, no może u nich też jest jakieś rozróżnienie, że. Wiesz, to, 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 to są tajniki branży, nie? Także, także jest to dość ciekawe. Skąd w ogóle brać wiedzę i czy jest sens iść na studia? Myślę, że jeżeli ktoś w tej chwili kończy liceum i chce pójść tą drogą i chce iść na studia, to jak najbardziej to ma sens. Szczególnie, że studia są fantastycznym czasem w życiu, <laughs> więc, więc myślę, że, że one mają sens. Ja bardzo dobrze wspominam studia. Faktem jest, że one uczą przede wszystkim teoretycznych rzeczy, a nie praktycznych i to słyszałam od absolwentów bardzo wielu kierunków, więc to nie jest tylko kwestia architektury czy architektury wnętrz. Natomiast no, faktem jest, że jak człowiek kończy te pięcioletnie nawet studia, idzie do pierwszej pracy, to dowiaduje się, że nie umie nic, tudzież niewiele. No i tak też było ze mną, bo właśnie znałam, ten fundament teoretyczny, i on oczywiście był bardzo przydatny, no ale wiesz, tak, jak to fundament, no to jeszcze gdzie ściany, gdzie stropy, gdzie da, gdzie wszystko, nie? No i tego musiałam się nauczyć. I. O ile ktoś idzie na studia, zdając sobie sprawę z tego, że to nie będzie ostatni etap jego edukacji, tylko potem jeszcze będą kolejne, to to jest jak najbardziej ok. Natomiast jeżeli ktoś, na przykład, już skończył jakiś inny kierunek i chce się przebranżowić i nie ma tak czasu, osób mamy więcej, na pewno. Tak, no to ja bym nie szła na studia. To ja bym spróbowała w jakieś kursy, jakieś takie studia zaoczne, ale takie wiesz, typu dwuletnie, a nie pięcioletnie. Pokombinowałabym, żeby zdobyć jak najwięcej solidnej wiedzy jak najszybciej, bo podejrzewam, że. I tak na koniec dnia wszystko rozbije się o tą wiedzę praktyczną, którą najłatwiej zdobyć po prostu w pracy. I próbowałabym szukać właśnie pracy w miejscu, w którym ktoś będzie skłonny mnie czegoś nauczyć, bo o to też jest ciężko. Jedyny taki kruczek tutaj jest taki, że bardzo wielu pracodawców robiąc rekrutację ma w wymogach, że ma być wykształcenie wyższe, kierunkowe. Pytanie, czy ktoś chce tu właśnie iść gdzieś na etat, czy właśnie chce robić zlecenia już w ramach swojej firmy? Nie? Tutaj właśnie no ja tu... bym własnej firmy nie zakładała, nie mając żadnego doświadczenia gdzie indziej. Powiem ci, Aga, o czym myślę? Czyli na przykład no. ktoś działa w home robi A, ten no to home i wiesz, to jest wszystko, taka nie? często naturalna. Tak taka droga, że gdzieś tam te projektowe rzeczy coraz bardziej się pojawiają i można to jak albo najbardziej, to Ale jeżeli ktoś, tak. wiesz, był księgową, a się budzi, że okej, okay, no to się przebranżowuje na architekturę wnętrz, czy na homestaging, no to jednak tutaj musi być bardzo solidne przygotowanie, nie? No Wie, wiesz, bo... czemu się śmieję, nie? No. <słuch> wiesz, jak <słuch> ja z masz, tego masz historię taką, Jezus, w ogóle nie Ale szanowie, to nie to szkodzi, ja nie jestem projektantką, więc do twory, nie? Wszystko robiłam <słuch> równolegle. No widzisz, no to no. też masz taką historię, która pokazuje, że, że nie musisz mieć pięcioletnich studiów, nie? Tak, no ale u mnie to było, wiesz, tak, że ja byłam na tych finansach, pracowałam w korporacji w finansach, w sensie tak, no już miałam zespół, zarządzałam tym, byłam bardzo w środku, w procesach, e, a potem w, zaczęłam wchodzić w nieruchomości, w sensie nie wskoczyłam, mm -hmm. tylko zaczęłam wchodzić i, i jakby stopniowo to zgłębiałam, wynajem pośrednictwa, homestaging, właśnie to już było 6-7 lat temu wszystko, nie, więc, więc nie tak, że sobie pewnego dnia <noise> powiedziałam, zro zrobię Państwu homestaging, tylko właśnie to wszystko najpierw było u nas w środku testowane i, i, i tak miało zostać, ale no, potoczyło się inaczej też. Tak. Ale wiesz o co mi chodzi z tym, że któregoś Miem. dnia się ktoś mhm. obudził? Że są faktycznie takie osoby, które dostają olśnienia, okej, okay, to jest branża dla mnie, nie? I mają takie co teraz. Co ja mam z tym zrobić, nie? Już podjęłam decyzję, ale w ogóle nie wiem, co dalej, nie? Są tacy ludzie też przecież. Magda przecież się ciągle zastanawia, czy po kursie projektowania i aranżacji możesz się nazywać projektantką. Ma masakra, nie? Że jakby no człowiek musi nad takim rzeczami myśleć, możesz. My ci dajemy pozwolenie. I o lepsze, że brak na studiach wiedzy biznesowej, psychologicznej, pracy z klientem, zero wiedzy na ten temat. A no to wiesz, Asia, że to tak. level wyżej. Zacznijmy od tego, że na studiach będzie jakaś wiedza praktyczna, a potem wymagajmy reszty, bo to... No, tak, oby tak było. Asia sepsa, że właśnie, o, z kolei kończy po dyplomówkę z projektowania, poleca na początek. No ale to też fa fajne, właśnie o, na początek, nie? Właśnie to nie jest, mm -hmm. nie, jest e, nie jest wszystko, nie? E... Sandra pisze, że robi mieszkania na flipy. Klienci znajdują się sami, ale z też z home stagingiem. Nikt nie chce, bo nie ma czasu na remonty, nie ma gdzie się wyprowadzić, Wolimy mniej kasy, bo szybciej jak pozyskać klienta. Myślę, że to może też właśnie kwestia poszukania w innych miejscach. Ale jak mm -hmm. jesteśmy przy tym pytaniu, to zrobię taki off-topic, jeśli pozwolisz, no. że w przyszłym tygodniu właśnie ruszamy z wyzwaniem o konsultacjach i ja też Wam zapowiadałam, że dzisiaj już będzie możliwość zapisów i jest, także podeślę Wam linka, a teraz go Wam powiem, klaudialeszczyńska.pl, łamane przez konsultacje, tam możecie zapisywać na wyzwanie, będzie bezpłatne, 4 dni, w przyszły tydzień od poniedziałku do czwartku, rezerwujcie wieczory. To jakby tyle tylko tytułem takim bardzo homestagingowym. A wracając jeszcze do Aga, do, do pytań do ciebie, to jeszcze mam takie jedno, czy właśnie bez portfolio da się też zaczynać, bo dużo osób właśnie myśli, że trzeba robić portfolio, nawet za darmo te projekty i tak dalej. W projektowaniu jeszcze chyba silniejszy jest na to nacisk niż u nas, znacznie silniejszy chyba. No myślę, że jeżeli chcemy, żeby. Klient wiedział, czy może nas wybrać, czy mu się podobają nasze projekty, to bez tego trochę ani rusz. Natomiast ja raczej bym nie próbowała robić projektów za darmo, w sensie szukać klienta który będzie miał do mnie określone wymagania, ale za to nie zapłaci, tylko po prostu zrobić projekty, które mi się mega podobają, na przestrzeni totalnie hipotetycznej, znaleźć sobie jakiś przykładowy rzut w internecie i na podstawie tego zrobić projekt wnętrza, taki jaki my czujemy, wedle wymagań, mm -hmm. które my sobie wymyślimy. I to na pewno nam zajmie dużo mniej czasu niż dopasowywanie się do faktycznego klienta, a sprawi, że ten projekt będzie fajniej wyglądał w portfolio, no bo będzie bardzo nasz, nie? Tylko tutaj zachęcam do tego, żeby nie przegiąć w drugą stronę i na przykład nie próbować robić super luksusowych wnętrz takich, albo jakichś mega ekstrawaganckich, no bo to nieraz kusi, nie? Że jak nie mamy ograniczeń, no to idziemy na cały nie? <laughs> Ale to, no, pytanie, czy to faktycznie zachęci klienta, nie? Że, Żeby właśnie nie przegiąć um, czymś, co, co będzie tak ekstrawaganckie, że Ludziom się to spodoba, ale za każdym razem sobie pomyślą, no fajnie, ale ja bym tak nie mieszkała, nie? No, tak, tak z sukienkami, fajna, ale nie na mnie. Nie? Tak właśnie. Najgorsze co Ciekawe. może się wydarzyć home stagerowi, który zrobi mieszkanie i krzywda klienci, fajne, ale nie dla mnie, nie? To jest no. właśnie tak, super. Aga, wielkie dzięki za ten dzisiejszy czas i jeszcze opowiedz nam tylko choćby jednym zdaniem, jeśli możesz zdradzić, w czym projektujesz, jakim programem. A 3D Max Studio e, plus V-Ray tudzież VRAI, w zależności mm -hmm. od tego, jak kto to czyta. To jest drogi program, niestety, do wizualizacji, ale myślę, że jest tego wart, jeżeli ktoś ma budżet. Okej. Okay. <laughs> I'm są so sorry. Smutkiem <laughs> <Z> powiało. <laughs> No, bo on jest cholernie drogi, więc zawsze, zawsze jak dostaje ja takie. podaj jakieś stawki, bo wiesz, to też tak ta 10 tysięcy rocznie. Mm -hmm. Okej. Okay. No, on jest chyba najdroższy ze wszystkich. To jest z, musi... za licencję roczną na jeden komputer, nie? Więc jeżeli ktoś musi się opłacać więcej... trzeba już ten fakt, na tym zarabiać, żeby miało sens, nie? No, no, bo do tego jeszcze jest właśnie silnik renderujący, więc to razem, właśnie ta dyszka. No, ale. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby mieć jak najwyższą jakość wizualizacji, no to myślę, że to jest dobry, dobry trop, bo tam naprawdę można wycisnąć z tego programu dużo. Aczkolwiek ostrzegam, że on jest naprawdę trudny w obsłudze. Jest mega nieintuicyjny i bez kursu ani róż. Ja po prostu bo jego miałam w wersji takiej darmowej dla studentów jeszcze na studiach, więc ja z nim miałam mm -hmm. do czynienia od dawna. Ja po prostu nie zliczę, ile razy ja płakałam nad nim, bo po prostu. Próbowałam coś zrobić i w ogóle mi nie wychodziło, ale to nie tak, że mi wychodziło słabo. Mi to w ogóle nie wychodziło. <śmiech> <śmiech> to masakra. Także jeżeli chcecie inwestować, no to zainwestujcie też w jakiś kurs obsługi, bo naprawdę. <laughs> No, nie, o, w słów. Na, na, na początek na przykład, bo co tam jeszcze poza no darmówki mają swoje ograniczenia, w sensie są spoko, Jakby ja to mówię, taka pomocna dłoń, ale raczej nie jako taka baza, jeżeli chodzi o klientów prywatnych. Ale są też programy tańsze, tak, typu nie wiem, SketchUp. Tak? SketchUp jest popularny, no. Widziałam naprawdę dobre wizualizacje ze SketchUp'a, więc ja bym. No właśnie ja też się byłam ale właśnie z Wirejem jakoś tam to połączone, ja jeszcze aż tak nie jestem w temacie, żeby Tak, skutam... tam też są silniki renderujące, można WREA właśnie podpiąć, można też koronę, to jest silnik renderujący, który podobno jest nawet fajniejszy, aczkolwiek jego ja nie umiem obsługiwać, więc go nie używam. Mm -hmm. <laughs> Bo jakbym znowu miała wrócić do uczenia się tego kolejnego programu. Byłem umarła, także będę na tym faury do śmierci jechać. No, myślę, że Sketchup jest fajny, aczkolwiek on kiedyś, jak, jak ja uczyłam się w ogóle tych programów, to był dużo tańszy niż teraz, więc tutaj do sprawdzenia na pewno jest tańszy niż 3D Max Studio. Wydaje mi się, że kosztuje kilka tysięcy, ale chyba te kilka tysięcy też jest właśnie za rok, więc no, jeżeli ktoś nie robi projektów wnętrz tak non-stop, tylko gdzieś tam to jest jakaś odnoga jego działalności, to może to być dalej mm -hmm. drogo, nie? W stosunku do tego, jak, jak rzadko będziecie z tego korzystać. Także tutaj do sprawdzenia, no bo właśnie jeszcze ten silnik renderujące. Myślę, że jeżeli ktoś nie potrzebuje jakichś superwizek, no to można się zainteresować tymi darmowymi programami, aczkolwiek. No ja powiem, też, że swojego z mojego doświadczenia przysunąć. właśnie to homestagingowo było spoko, ale to było właśnie bardziej na 95% to było na moje potrzeby, żebym ja to zobaczyła, bo ja nawet nie chciałam mm -hmm. pokazywać klientom, gdzie czasami naprawdę szłam na skrót, nawet ostatnio na YouTubie to pokazałam, tylko żeby właśnie pokazać, że da się to robić i mm, nie trzeba inwestować w programy w homestagingu, jeżeli się nie robi mm -hmm. te właśnie pod klienta indywidualnego, któremu chcemy to pokazać, bo wiesz, u mnie kuchnia potrafiła być jedną szafką u góry, po prostu ja na takie skróty szłam, żeby tylko zobaczyć tą przestrzeń. Tak, tak. No, bo Więc... to jest ważne, ja w ogóle jak projektuję w 3D, no to projektuję faktycznie w 3D, nie wymyślam sobie tego, tylko modeluję to sobie i patrzę, jak to wygląda, nie? No bo może się wydawać, nie wiem, na jakiejś tam ścianie dana aranżacja, ściany telewizyjnej będzie wyglądać fajnie, a, a na innej ścianie, która jest metr krótsza, będzie to samo wyglądać beznadziejnie, bo już gdzieś tam w proporcjach to nie siądzie, nie? Więc mhm. totalnie rozumiem, że, że nawet szkicowo chciała sprawdzić, bo ja jak nie widzę. Pewnych rzeczy, no to ja nawet nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądać, nie? Tak, tak, pod kątem estetycznym przede wszystkim. Nie wszystko sobie, znaczy dużo można sobie wyobrazić, ale na przykład, właśnie miałam akurat takie mieszkanie, które miało tak dziwne kąty rozwarte i w ogóle leżały, kurczę, jest ryzykownie, nie? <laughs> Trzeba sobie gdzieś to po prostu wrzucić, no. niż bazować na tym, że coś może gdzieś tam nie być, bo, bo mogło być no. różnieniem. Dobrze jest Dobra. zobaczyć to, to, co się robi, bo to, szczególnie jak człowiek jest wzrokowcem, no to. Pomagam. Bez tego ani ruszno. Tak dobrze, że to jest roczna opłata, nie miesięczna. No i widzisz, można też tak podchodzić do tematu. No jakby to było 10 tysięcy miesięcznie, no to chyba jednak bym się musiała nauczyć nowego programu. Albo podnieść stawki. Ale tak dwa razy, nie? No, to Dobra. nie wiem, czy klienci by to przetrwali. Znaczy, czy ja bym to przetrwała, bo oni by się mieli świetnie. No, mogłoby być różnie, nie? Na no. szczęście jeszcze nie te czasy, chociaż coś śmiejemy, no, śmiejemy, śmiejemy, że zwyżki będą wszystkiego pewnie, nie? No już, <laughs> Nie tylko Aga mijarza. podniesie ceny, no, Bo to tak, no teraz wszystko faktycznie w górę leci i, i to widać, a od nowego roku wszyscy się powołują na nowy ład będzie znowu strzał w górę. Optymistycznym no, akcentem. <laughs> Możemy zakończyć dzisiejsze spotkanie. Agnieszka jeszcze raz wielkie dzięki za to dzisiejsze dzięki spotkanie. Też. Dużo wiedzy też tutaj fajnej padło, także myślę, że tutaj Dzień. też wszyscy jesteście zadowoleni. Po komentarzach widzę że też, że tak, więc, więc bardzo też się cieszę. No i zapraszam na wyzwanie. Zapraszam do Agnieszki. Też koniecznie zobaczcie wizualizacji, jeśli jeszcze nie mieliście szansy. No, warto, warto zobaczyć coś innego, świeżego. Trzymajcie się ciepło i dobrej nocki Wam życzymy. No, pa, pa. pa.